Cześć! W każdej grze, jaką znam, gramy na punkty albo po to, żeby przeżyć. W sumie przeżycie to też jest dosyć istotna rzecz, ale chciałbym, aby w naszej grze były punkty liczone poprzez czas, w jakim i wciąż żyjemy. Stwórzmy więc tak zwany HUD, czyli Head Up Display, a więc informacje, które wyświetlają się jako interfejs gracza, a do których nie mamy dostępu poprzez użycie myszki. Stwórzmy widget blueprint. Pierwszy domyślny. Będzie to wyświetlanie punktów. Nazwijmy jak chcemy i wejdźmy do środka. Wygląda dosyć podobnie jak blueprint, ale tutaj akurat karta designer jest chyba najważniejszą z nich. Zacznijmy od tego, że stworzymy canvas, czyli tak jakby na stole montażowym umieścimy wielkość naszego ekranu i tu będziemy umieszczać różne rzeczy. Text block będzie podawał, ile mamy punktów. Możemy tam umieścić dowolny tekst, ale nie u góry, tylko w miejscu, gdzie jest tekst po prawej. Możemy wpisać cokolwiek. Możemy też zmienić jego wielkość. Powiedzmy, że powinien być nieco większy. Coś takiego, żeby gracz dokładnie widział, gdziekolwiek go ustawimy. Oczywiście nie będzie na środku zasłonionego gracza, tylko ustawimy go w rogu, ale wygląda dobrze. I dodajmy mu też outline'a, żeby był czytelny, bo jeżeli będzie białe tło, to napisy mogą na chmurach się rozmyć. Jeżeli będzie ciemne tło, to w porządku, ale jeżeli zrobimy obrys kontrastowego koloru, to na każdym czarnym czy białym ekranie będzie to dobrze widoczne. Nie będzie się zlewać z otoczeniem. Ok. Możemy ustawić, żeby było dopasowane zawsze do prawego rogu, bo jeżeli na przykład gramy na telefonie, to rozdzielczość ekranu jest inna, więc zawsze teraz to będzie u góry po prawej na ekranie. Nawet tutaj, jeżeli uruchomimy grę, ponieważ tutaj też jest inna rozdzielczość niż na naszym monitorze, bo jest trochę wycięte. Stwórzmy wtedy, gdy startujemy, żeby może na początku niech rozpoczynamy grę i wtedy się pojawi nasz licznik. Oczywiście licznik na razie nic nie liczy, ale pokazuje przykładową wartość. 88 wybieram dlatego, że 8 zajmuje najwięcej ze wszystkich pojedynczych cyfr, więc łatwo zobaczyć, że to jest maksymalna szerokość, jaką liczba lub cyfra może zająć. Stwórzmy create widget i musimy wskazać nasz widget, który jest. Przypiszemy go dla gracza. OK. I tutaj możemy też, stworzyliśmy widget, ale nie jest widoczny, więc możemy go przypisać do viewporta, aby był widoczny dla naszego gracza. I w taki sposób, łącząc wszystko po kolei, na początku, rozpoczynając grę, tworzymy widgeta i wrzucamy go na ekran. Nie mamy do niego kontaktu myszką, ale widzimy go. Nie potrzebujemy myszką go dotykać. OK, play. No i widzicie, że mamy go po prawej u góry. Jeżeli rozdzielczość będzie inna, to zawsze będzie po prawej u góry. No ale na razie nie działa w żaden sposób, nie liczy punktów, to nic. Przejdźmy z powrotem do widgeta. Mamy tutaj różne elementy w designerze, ale możemy też programować blueprinta w event grafie. Wyrzućmy akurat tamto. Tamte klocki nie były potrzebne. Teraz mamy klocek event tick. On działa zawsze, gdy jest tworzona klatka gry. Więc co klatkę gry, coś jest tworzone. I właśnie o to nam chodzi. Stwórzmy nową zmienną, ale nie boolowską. Niech to będzie zmienna typu float. Ona będzie liczyć sekundy od rozpoczęcia gry. I wykorzystajmy ją. Skorzystamy z tego w tym miejscu, ponieważ zmienne, które skompilowaliśmy w blueprincie widgeta, możemy wykorzystać w innym miejscu. Na przykład tutaj. Też stworzę klocek event tick. On będzie liczył czas. Tamten będzie tylko wyświetlał i modyfikował zmienną, która zmienia czas. Ten natomiast klocek będzie liczył czas. Więc przypisujemy to jakąś zmienną. I w zależności od tej zmiennej, jeżeli gra się zaczyna, to czas jest liczony. Jeżeli się gra nie zacznie, no to nie liczymy czasu, nie znamy go. Jest zerowy. OK. I wtedy, tylko wtedy, gdy gramy, czas będzie liczony. Czyli łączymy wszystko tak jak powinniśmy, natomiast tutaj możemy wyciągnąć tą zmienną, którą stworzyliśmy w widgecie. Oczywiście tylko po kompilacji widgeta, czyli teraz mamy dostęp do tej zmiennej i możemy do tej zmiennej dodać wartość, którą wyrzuci nasz event tick. Czyli bierzemy tą zmienną,
dodajemy do niej wartość, którą event tick wyrzuca, czyli add, i zastępujemy tą nową wartością, tym wynikiem sumy, aktualną zmienną. I dzięki temu ona też się zmieni w widżecie i będziemy mogli ją wyrzucać na ekran. W taki sposób. Tylko pamiętajcie jeszcze, żeby połączyć z true, a nie z false. Bo chodzi o to, żeby tylko w czasie gry wartości się liczyły. Ok, kompilujemy, wszystko wygląda fajnie. Wejdźmy do widżeta. Tu też mamy event ticka, ale ten event tick nie jest po to, żeby liczyć czas, ponieważ on nie wie, kiedy gra się zaczyna. On tylko aktualizuje wygląd, wynik, który będzie punktami. Nawet jeżeli się nie zmieni, może co klatkę aktualizować. To nie jest jakiś duży narzut na system. Skorzystamy ze stringa, z łańcucha tekstowego, ponieważ on będzie fajnie wyglądał. Ustawmy go poprzez set. Czyli łączymy z nim floata. I teraz we floacie z floata po prostu przeszła wartość do stringa. I ten string możemy wykorzystać, ale najpierw musimy go skompilować. Jeżeli skompilujemy, możemy teraz przejść do designera i ten string wsadzić nie jako wartość tekstu, którą napisałem tutaj, tylko możemy podmienić ten tekst na wartość dynamiczną, czyli na tego naszego stringa. Oczywiście zniknie time, dwukropek i będzie tylko czas. Ale to i tak jest dużo i myślę, że na ten etap wystarczy. Zaraz to zmienimy, ale zobaczcie. Pokazuje 0. Gdy ruszamy, pokazuje z bardzo dobrą dokładnością nasz czas. Czy taka dokładność jest potrzebna? Myślę, że nie. Ale chociaż wygląda fajnie. Ale tak trochę to zmienię. Więc przejdźmy z powrotem do widgeta i do event graph, do blueprinta. Podmienimy trochę tą wartość. Skorzystamy z formatowania. Formatowanie zmieni formę, w jakiej jest wyświetlane. Czyli w tym przypadku tu tekst. Jeżeli otworzymy tą ukrytą kartę, możemy zmienić wartości. Przede wszystkim możemy zostawić, że znak zawsze jest widoczny, ile miejsc po przecinku jest wyświetlanych, ile miejsc przed przecinkiem jest wyświetlanych, no raczej dużo nie trzeba, ale zostawię bez zmian. Zmienię tylko, żeby zawsze pokazywało dwa miejsca po przecinku. Myślę, że to jest wystarczające i będzie zaokrąglał tak, jak my zaokrąglamy, czyli powyżej połowy jest zaokrąglone do góry, w przeciwnym razie w dół. No i łączymy tutaj, jeszcze dodam jedną rzecz. Append pozwala stworzyć stringa z kilku elementów, złożyć go. Więc jako pierwszy element wykorzystam to, co było wcześniej, czyli time, dwukropek, spacja. Natomiast z B połączę wyjście ze sformatowanego czasu. Stworzył dodatkowy klocek, który konwertuje tekst na stringa, ale to nie ma większego znaczenia. Po prostu w stringu jest trochę więcej rzeczy takich jak append, w tekście nie ma. Ok, uruchamiamy grę, widzimy, że wygląda to nieźle, dajemy start i mamy sformatowany tekst oraz napisane, że to jest czas. Gdy uderzamy w przeszkodę, no niestety skończyliśmy grę, no i widzimy, ile graliśmy.